Marka Moraneckiego, który był tyłem do bramki, zresztą dość daleko od pola karnego. 25. minuta, Jonathan Zebina. Uwaga! Zdenek Grygera, gol! Zdenek Grygera daje prowadzenie piłkarzom Juventusu po tym stałym fragmencie gry. Obrońca, który miał nie grać w tym meczu, no kontuzje wymusiły to, że jest dzisiaj w składzie i zdobywa bramkę. A już mamy odpowiedź rzeczywiście na pytanie, czy warto było postawić na Zdenka Grygera na tej nietypowej dla niego pozycji. Jeśli strzelił tak pięknego gola, bardzo ważnym dla Juventusu meczu, to oczywiście, że warto. No, trochę było w tym przypadku. Hasan Salihamidžić zatańczył w polu karnym. Gdzieś ta piłka wybita spod jego nóg. No i później kompletnie zasłonięty, jak widzimy w tej powtórce, Alessio Scarpi nie mógł zdążyć z interwencją po tym piekielnie mocnym uderzeniu Czecha. Taki gol, można powiedzieć, w stylu Pawła Nedveda z Zdenka Grygery.